Lawenda, przepiękna bylina kojarząca się z wakacjami, z latem nad Morzem Śródziemnym, Prowancja, Włochy. Ale uprawa lawendy udaje się w Polsce znakomicie. Można ją uprawiać i warto ją uprawiać. Jest to roślina, która kocha słońce. Potrzebuje bardzo dużo słońca i bardzo dużo ciepła oraz miejsca suchego. Jeżeli miejsce będzie mokre, lawenda nie będzie rosła tak pięknie jak tutaj. Musi mieć miejsce suche. Ja lawendy nie podlewam, pomimo że mamy bardzo długotrwałą suszę, ale nasypałam wokół jej korzeni i tutaj na całej rabatce grubą warstwę ziemi kompostowej, a na to wysypałam zrębki. One nie są takie za ładne, ponieważ świeże części nasza rębarka troszeczkę gorzej tnie, a przede wszystkim było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo rośliny już przekwitły i te, które przekwitły, wycinałam starsze pędy. Ale wracając do lawendy. Lawenda, żeby wyglądała tak pięknie, czyli miała kształt takich ślicznych jeżyków, trzeba ją odpowiednio ciąć i trzeba ją ciąć drastycznie. Ja zawsze bardzo bałam się tego cięcia, ponieważ nie chciałam stracić tej przepięknej lawendy, którą wykorzystuję na wiele różnych sposobów. Nie tylko jako ozdoba ogrodu, ale wykorzystuję również w kuchni i w kosmetyce. I myślę, że Państwo to na pewno zauważyliście w wielu moich filmach. Lawendę ja przycinam 3 razy w roku. Pierwsze cięcie to jest wiosenne cięcie, bardzo ważne. Od tego właśnie będzie zależał pokrój naszej przepięknej roślinki lawendy. Ja przycinałam w marcu, troszeczkę za wcześnie. Dlaczego w marcu? Dlatego, że mieliśmy wtedy taką przepiękną, rozkoszną pogodę. Przez ponad chyba tydzień czasu temperatura była ponad 20 stopni w słońcu. Było bardzo ciepło, chodziliśmy w krótkich spodenkach, zaś nocą temperatura spadała do minus 10 stopni i dla lawendy jest to troszeczkę ryzykowne, ponieważ może wtedy przemarznąć. Na szczęście nie przemarzła, dlatego ten termin będę musiała troszeczkę opóźnić. Jak przycinać lawendę? Dosyć nisko, dosyć mocno trzeba ją ciąć. Później przycinam 2 razy. Teraz, gdy kwitnie i jesienią, ponieważ ona we wrześniu zakwitnie i jeszcze raz. Nie będzie to już tak obfite kwitnienie jak teraz, ale będzie też bardzo dużo kwiatów. Więc ścinam kwiatostany. Co robię z takimi kwiatami? No cudownie pachnie, kwiatami lawendy. Ścinam, suszę i wykorzystuję do suchych bukietów. Odstraszają komary podobno, nie wiem, komarów w domu nie mamy, w ogrodzie mamy, ale nie w tej części, w innej, być może rzeczywiście odstraszają. Odstraszają mole, jeżeli ktoś ma w domu, może porozkładać sobie saszetki albo suche bukieciki lawendy i jest to bardzo dobry oddawień dawna, skuteczny sposób do odstraszania moli. Przyrządzam letnie napoje, dodaję lawendy, tylko nie dodaję jej dużo, bo lawenda jest bardzo aromatyczna, ma bardzo taki silny aromat, więc jeżeli dajemy ją do potraw, to musimy uważać, chyba że ktoś lubi takie smaki, to może dać sobie oczywiście więcej. Dodaję do lodów, bardzo często robię lody lawendowe, domowe i uwielbiamy smak lawendy, smak mięty oraz lody cynamonowe. Ostatnio nam się bardzo takie lody spodobały i robimy lody cynamonowe. Do czego jeszcze dodaję lawendy? Przede wszystkim dzisiaj będę robiła sobie do ciała krem balsam. I do kremu balsamu używam różnych ziół, różnych kwiatów, ale ostatnio polubiłam się z takim balsamem lawendowym, z tego względu, że przepięknie pachnie. Ścinam kwiaty lawendy i wkładam do słoiczka, zalewam oliwą z oliwy
A jeżeli ktoś chce, może być to olej roślinny i trzymam w słoiczku miesiąc czasu na słonecznym parapecie. Później zlewam, odcedzam kwiaty od maceratu, ponieważ to, co powstanie, ten zapach przesiąknięty do oliwy czy do oleju, nazywa się maceratem. Przelewam do garnuszka, bardzo delikatnie, lekko podgrzewam i dodaję wosk pszczeli, naturalny oczywiście. I dodaję go ile? W zależności od konsystencji kremu, żeby nie był za twardy, ale żeby nie był też za miękki. Nie należy po prostu przeholować, ponieważ wyjdzie nam wosk lawendowy i jest naprawdę doskonały. Ja mam bardzo suchą skórę, bardzo wrażliwą i oczywiście ciągle podrapaną, bo ciągle coś tutaj w ogrodzie robię. A lawenda ma bardzo dobre właściwości łagodzące i jest to po prostu świetny krem dla mojego ciała. Oczywiście to, co znaczy, że jest dla mnie dobry, niekoniecznie będzie dla Państwa dobry, ponieważ każdy z nas ma inną skórę i każdy potrzebuje innego kosmetyku. Ja znalazłam wreszcie ten wymarzony, a bardzo długo szukałam po półkach sklepowych różnych kremów, balsamów i tak naprawdę żadne nie były na dłuższą metę skuteczne. A przy okazji, gdy, tak mi się wydaje, gdy się ponacieram takim kremem, nie wiem czy to prawda czy nie, ale nie łapię kleszczy, a mamy ogród dosyć duży, zadziwiony, zakrzewiony, jest dużo roślin. Ja cały czas tutaj pracuję, cały czas, tak jak mówiłam na początku, przycinam, wycinam, tej pracy jest dużo i jak dotąd nie złapałam ani jednego kleszcza. A na pewno tutaj są, ponieważ jesteśmy otoczeni lasem, więc kleszcze przychodzą. Być może jest to właśnie ta ważna przyczyna, dlaczego się mnie nie tykają. W każdym razie kleszczy nie mam, jestem bezpieczna, więc ścinam te przepiękne kwiaty, żeby sobie zrobić krem i oczywiście, żeby zasuszyć sobie jako piękne bukiety i zrobić lody lawendowe. Kwiaty lawendy mogą mieć jeszcze kolor biały i różowy, ale dla mnie lawenda, najpiękniejsza lawenda i zawsze będzie kojarzyło mi się to z lawendą, to jest kolor fioletowy. Dla mnie lawenda musi być fioletowa. Ale mamy też tutaj w ogrodzie lawendę o kwiatach białych. Lawenda nie wymaga okrycia na zimę, ja niczym ją nie zasłaniam, nie zabezpieczam i co roku bardzo pięknie tutaj rośnie. Był czas, że lawendę miałam posadzoną w innym miejscu, w miejscu takim półcienistym i wydawało mi się, że to jest dobre miejsce, ponieważ owszem świeciło tam słońce z rana do południa, ale okazało się, że lawenda jest rośliną wybitnie, która kocha słońce i musi mieć takie miejsce. W innym miejscu po prostu będzie rosła źle. Tutaj mam lawendy o kwiatach różowych.
Kwiaty lawendy są bardzo miododajne. Przyciągają pszczoły, czmiele, motyle i inne owady. I one na pewno nie będą zbyt zadowolone, że ja im ścięłam te przepiękne kwiaty. Ale nie jestem bez serca. Zostawiłam im w drugiej i trzeciej części tej rabaty kwiaty kwitnące lawendy, nie ścinałam, żeby jeszcze mogły się owady pocieszyć tymi przepięknymi kwiatami. Ja na razie zajmę się tutaj taką ilością lawendy i będę sobie ją wiązała i suszyła w piękne, suche bukiety, bukiety lata, bukiety błogiego odpoczynku.